Sprawdźmy, co ciekawego można zobaczyć w Europie. Zacznijmy naszą podróż w Grecji, kraju o kilkutysięcznej historii. Nawet teraz, w czasach współczesnych, nadal można tam znaleźć antyczne ruiny, o które bardzo się dba. Na lotnisku w Atenach znajduje się muzeum ze starożytnymi artefaktami. Oto jak współistnieją tam historyczna przeszłość i teraźniejszość. Widok na Akropol z Ateńskiej ulicy. A tu możemy zobaczyć Spartanina przemierzającego greckie miasto. Pewien użytkownik Reddita podzielił się zdjęciem nowoczesnego budynku zbudowanego tuż nad antycznymi ruinami. Zwiedzający mogą oglądać zabytek przez szybę. Grecja jest również znana z tego, że wszędzie na ulicach jest mnóstwo kotów. Ten internauta zauważył nawet kota pilnującego Narodowego Banku Grecji. W dzisiejszych czasach każdy stara się ograniczyć korzystanie z plastiku. Niektórzy używają papierowych słomek, inni szklanych, ale ta grecka kawiarnia miała pomysł, żeby w charakterze słomek wystąpił makaron. Nie jestem pewien, czy to głupie, czy genialne. Inny użytkownik udał się do restauracji w Macedonii Północnej i wpadł w osłupienie, gdy podano mu kawałki pizzy na gofrach. Podwójna wygrana, przekąska i ograniczenie odpadów. W Rumunii maszyny do sprzedaży różnych rzeczy są chyba naprawdę popularne. To na przykład automat sprzedający szynkę. A tu mamy jeszcze lepszy do sprzedaży wytłaczanek z jajkami. Nie wiem, jak to możliwe, że nie robi się z nich jajecznica. Europa to miejsce, gdzie przeszłość i teraźniejszość są ze sobą mocno splecione, a to połączenie bywa hipnotyzujące. Zobaczcie sami. Ten użytkownik Reddita podzielił się zdjęciem nowoczesnego boiska do koszykówki wciśniętego między 700-letnie mury w Chorwacji. A tu zdjęcie wnętrza sklepu spożywczego. Spójrzcie na te stare kolumny. Nowoczesne problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań. Ta sygnalizacja świetlna odbija się na chodniku, aby ludzie, którzy gapią się w swoje telefony, mogli zauważyć, kiedy zmienia się światło. Włochy to bardzo stary kraj pełen zabytków. Mam dla Was sporo ciekawostek dotyczących tego miejsca. Niektóre ruiny antycznych budowli mają tysiące lat, a wiele z nich zachowało się do dzisiaj. Pewien użytkownik internetu podzielił się zdjęciem lobby w hotelu, gdzie pod szklaną podłogą można oglądać pozostałości starożytnych murów. A to poręcze w pewnym Airbnb. Nawet znaki uliczne we Włoszech mogą być dziełem sztuki. Zobaczcie, jaki fajny! Inny internauta pokazał jeszcze więcej pomysłowych projektów. Ten użytkownik wrzucił do sieci zdjęcie supermarketu, który znajduje się w starym teatrze w Wenecji. Inny dodał jeszcze jedno zdjęcie tego samego sklepu. Skoro już mówimy o supermarketach, to najwyraźniej można do nich wchodzić ze zwierzętami. Są nawet specjalne wózki do ich przewożenia. Miasta w Europie są bardzo stare i pełne wąskich uliczek, więc pojazdy rozwożące pocztę muszą się dostosować. Na przykład w taki sposób. Niektóre miasta mają kanały lub są położone na wyspach, więc konieczne jest korzystanie z łodzi. To jest łódka firmy UPS na wyspie Murano. W Europie jest bardzo dużo krajów. Miasto Bazylea w Szwajcarii leży tuż przy granicy z Francją i Niemcami. Dlatego lotnisko ma trzy wyjścia. Można z niego wyjść do Francji, Niemiec lub Szwajcarii. Wybierzmy wyjście do Niemiec. Spójrzcie, mają tam sygnalizację świetlną z dziewczyną prowadzącą wielbłąda. Powody są dla mnie tajemnicą, ponieważ wielbłądy raczej nie są kojarzone z Niemcami, ale jest to urocze. Oto kolejna wyjątkowa sygnalizacja przedstawiająca Karola Marksa, słynnego niemieckiego filozofa. Wracając do zaskakujących automatów, w tym kraju można znaleźć automaty do sprzedaży kiełbasek. Hamburg jest głównym miastem portowym w Niemczech. Jest tam rzeka, która łączy je z Morzem Północnym. Nic dziwnego, że mają tam McDonalda dla łódek. Spójrzcie na tę butelkę wody mineralnej, którą można kupić w szwajcarskich Alpach. Użytkownik Reddita przywiózł z Francji pamiątkę. To długopisy w kształcie bagietek. Zobaczcie tylko ten wąski dom w Hiszpanii. Ciekawe, jak wygląda w środku. Niestety, internauta wrzucił tylko zdjęcie ze zewnątrz. W Portugalii wieże telefonii komórkowej są przebrane za drzewa. A to jest autobus, który może jeździć po drogach, a potem zamienia się w łódź.
Użytkownik Reddita zauważył w Londynie drzwi, które mają klamki na środku. Wydaje się to super niewygodne, ale najwyraźniej klamka nie obraca się i istnieje tylko po to, by można było zatrzasnąć drzwi. A metalowa część z dziurką od klucza ma mały uchwyt na dole. Europa to miejsce przepełnione historią. Ta skrzynka pocztowa ma na sobie królewski herb sprzed ponad 100 lat. Kiedyś budki telefoniczne były koniecznością. Teraz, kiedy każdy człowiek ma telefon komórkowy albo i dwa, stały się zbędne. Dlatego budki telefoniczne są wykorzystywane w innych celach. Ta na przykład stała się warsztatem naprawy smartfonów. Luksemburg to mały, ale bogaty kraj wciśnięty między Francję, Niemcy i Belgię. I mają automaty z bagietkami. Przenieśmy się na północ, najpierw do Holandii. Rolnicy obramowują swoje pola pasami kwiatów i stawiają znak z kodem QR, żeby ludzie mogli zapłacić za zebrane przez siebie kwiaty. A tu tylko dziwna instalacja zauważona przez jakiegoś internautę. W duńskim mieście Aarhus, założonym przez wikingów w VIII wieku, można znaleźć sygnalizację świetlną z wizerunkiem tych wojowników. Niektóre kosze na śmieci w szwedzkim metrze mają wydzielone miejsce na puszki. Bezdomni mogą je stąd zabrać i wymienić na trochę gotówki. W Norwegii znajduje się gigantyczny posąg srebrnego łosia. A to znaki na drzwiach łazienki przedstawiające renifery. Podobno Finowie są równie uprzejmi jak Kanadyjczycy. W autobusie mają nawet przycisk do podziękowania kierowcy. Ponadto pewien użytkownik zauważył wzór szopa na siedzeniu autobusu. Wszyscy znamy bujane koniki. Cóż, mali Finowie mają bujane łosie. Wiele osób przyjeżdża na Islandię z nadzieją, że zobaczą zorzę polarną. W pokoju hotelowym pewnego internauty znajdował się nawet telefon, który miał specjalny przycisk, aby obudzić gościa, gdy na niebie pojawi się zorza. Litwini czasami umieszczają makiety radiowozów na poboczach drogi, aby kierowcy nie przekraczali prędkości. Europa przez wieki była rządzona przez królów i królowe. Nawet dziś wiele krajów, na przykład Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Dania, Belgia i kilka innych państw ma monarchów. Nic więc dziwnego, że w całej Europie rozsiane są setki zamków. W Polsce nie rządzą teraz królowie, ale nadal jest tu 500 zamków. Oto znak jednego z nich ostrzegający przed duchami. We Wrocławiu przed wszystkimi zabytkami stoją ich makiety, aby osoby niedowidzące mogły je dotknąć i w ten sposób zobaczyć. W jednym z polskich miast jest też pomnik Dartha Vadera. W rzeczywistości jest to posąg polskiego magnata, który nadzorował budowę portu. Jednak od czasu do czasu mieszkańcy ubierają go w strój Lorda Vadera. Ten znak w Polsce wyraźnie zabrania rowerom, traktorom i koniom wjazdu na autostradę. W niektórych miejscach na chodniku jest wyznaczona linia dla osób, które idą i gapią się w swoje telefony. A teraz przez Atlantyk udajemy się do Afryki. Jest to Dune 7 w Namibii, czyli siódma co do wielkości wydma na świecie. Jest tak wysoka jak Empire State Building. Internauta podzielił się tym zdjęciem. Ktoś w Tanzanii postawił na dachu budynku dodatkowy apartament. Poszperałem trochę i dowiedziałem się, że to hotel. Nadal nie wyjaśnia to budynku na dachu, ale spoko. Może to chwyt reklamowy. Kierowcy w Mozambiku powinni być ostrożni i uważać na słonie. A to znak z RPA ostrzegający przed pingwinami. I jeszcze jeden, który prosi o zabezpieczenie koszy na śmieci przed pawianami. A więc pawiany to szopy południowej Afryki. Drzewa przerastające przez asfalt nie są już zaskakujące, ale ta palma w Maroku przerosła przez wiele balkonów. Użytkownik Reddita podzielił się zdjęciem z Izraela. Koń, który uciekł, wraca na swoje podwórko w środku miasta.
Miejskie spotkania z końmi są stosunkowo powszechne w tym kraju. Hotel w Turcji podał temu internaucie na śniadanie cały plaster miodu.